One Man Show. Tak, piątek po tej ciężkiej czwartkowej nocy, ja tylko powiem, że Liga Europy wszystko, czego mogliśmy się spodziewać, a ja tu nie jestem od tego, od analizy ustawienia tylko i od tego, dlaczego jedni piłkarze wygrają szybciej, drodzy wolniej, tylko od tego, żeby trochę się poznęcać nad makulaturą. Ale i w makulaturze, słuchajcie, wziąłem taką makulaturę, tak a propos, wczoraj skarb kibica Liga Europy i tak Trałka, który zawsze, wiecie, mówi, że w piłkę to nie umie grać, no i jest to chyba podobny rzeźniczak, ale niepodobny do siebie, jakiś taki obszparowany, jakby trochę przyty, nie wiem, o co to chodzi. Gdyby nie opaska kapitańska, to bym nawet nie poznał. No więc ten, więc mówiąc szczerze, jak my mamy tym zawojować Ligę Europy, to ja to tak widzę dosyć średnio. No i chyba nawet i redakcja Przeglądu widzi średnio, bo strasznie chudziutki ten skarb. Dobra, odkładam go, bo jeszcze wiecie, jak to jest. Jeszcze ostatni będą pierwszymi. Ale tu jest skarb kibica, który jest naprawdę fajny, też Przeglądu. Liga Mistrzów 2015-16. Kupiłem sobie to, nabyłem drugą kupna tydzień temu. Jest to jedyny skarb kibica aktualny. Mianowicie to już po tym, po zgłaszaniu piłkarzy do Ligi Mistrzów i już po oknie transferowym. No więc wydaje mi się, że przynajmniej tutaj można sobie to, jak ktoś się tym interesuje, poczytać, ale oczywiście ja to jestem taki, zawsze znajdę skuchę. I tak sobie przeglądam, bo uwierzyłem, że jest aktualne. No i patrzę sobie, jest ten, jest Mönchengladbach. No i nagle skojarzyłem sobie, że pod podpisie po zdjęcie, bo ja czytam te wszystkie głupoty. O, jest Borussia Mönchengladbach. Podpisie po zdjęcie, patrzę sobie, jest ten, mój ulubiony piłkarz niemiecki Max Kruse, nie? Ale, no i patrzę, jest Kruse. Ale za chwilę, zaraz, przecież Kruse nie gra w Borussii Mönchengladbach, tylko gra w tym, w Wolfsburgu, za 12 banieczek przeszedł. Słuchajcie, czyli zdjęcia już, jak widzę, jedno nieaktualne, znaczy, że wszystkie nieaktualne. No więc, jeżeli na Ligę Mistrzów te kluby nie robią takich tych, nie robią takich zupełnie świeżych fotek, to znaczy, że ta Liga Mistrzów jest tylko z nazwy mistrzowską, bo też nie sądzę, żeby Przegląd nie brał z agencji fotograficznych najświeższych fotografii. Oczywiście zaraz zobaczymy do Wolfsburga. Może jest w Wolfsburgu, może jest ten. Ciekawe, czy jest w Wolfsburgu również ten Kruse. To by nawet było ciekawe, ale sprawdzę sobie to już później. Natomiast ta Liga Mistrzów, no mój Boże, gra 5 klubów z jednego kraju, z Hiszpanii. No to no jest Wolfsburg, proszę. A gdzie to zdjęcie jest Wolfsburga, kochani? Dajcie mi tutaj. Pewnie, Kruse jest wszędzie. Nieważne. W każdym razie te skarby kibica są dobre, tylko zawsze spóźnione. Ale niestety te ileś złotych trzeba wydać. Powiem wam tylko, kapitalna fotka jest przy typowaniu. Przy United jest Marcin Rosoń. Jak Boga kocham, ale on wygląda, jakby mu ktoś założył perukę. Peruczkę właściwie. Peruczkę takiego sędziego z angielskiego sądu, jakąś taką lokowatą. Ja to Marcina pamiętam jeszcze, jak chciał praktykować jako dziennikarz, a okazało się, że całkiem lepszy z niego się urodził piłkarz. To tak czasami bywa. Na przykład ktoś chce robić karierę jako kucharz, a okazuje się, z całkiem sprawnym wynalazcą. Dobra, odkładamy sobie ten kolejny skarb kibica, a jeszcze wcześniej sobie zachowałem taki skarb kibica ładny angielski. Więc słuchajcie, tych skarbów mam tyle, że można powiedzieć, że jestem bogaty. Ale jak już kupiłem tamten skarb Ligi Mistrzów, bo to wiecie, jest 4,90, to ja walę na tę gazetę kupę kasy. To powiem wam, że trafiłem na jeden tekst, który mnie zastanowił bardzo. Mianowicie tekst jest doskonały, a z drugiej strony zastanawiam się, czy powinien się ukazać. Co u mnie, w moich ustach jest dziwne, bo ja zazwyczaj uważam, że wszystko się może ukazać, a w razie wątpliwości można się spotkać w sądzie. Zajawka jest taka dosyć skromna. Maciej Terlecki, z ojcem nie mam kontaktu. Na pewno pamiętacie, był taki kiedyś fajny reportaż o Stasiu Terleckim, jak on mieszka gdzieś w jakiejś kawalerce z mamą swoją i
cały czas tam szuka gdzieś pod łóżkiem piwa, taki generalnie jest lekko zagubiony, lekko mu to się nie układa, to życie. Jest już generalnie zgolaszony, biedny i tak dalej, i tak dalej. No i słuchajcie, jest ten tekst. Chwila z Maciejem Terleckim, Iza Koprowiek. Iza zawsze daje swoje zdjęcie, taka dziewczyna. Ona, słuchajcie, tu ma jakąś obrączkę na palcu, ale ona z tego, co słyszałem, to do wzięcia jest. No i ten Maciuś Terlecki siedzi obok, ten syn, który postanowił donieść na ojca własnego. No i o tym ojcu między innymi w którym momencie pan spostrzegł, że kilka piw dziennie, które wypijał pański ojciec, stało się nałogiem. Niezle. Okazało się, że wszyscy Niemcy, Austriacy są nałogowcami, wszyscy Czesi. Maciek Terlecki. Jego największym problemem nie jest alkohol. Wypija 2-3 piwka dziennie. Zmorą są leki psychotropowe. Pana żona jest farmaceutką. Nie była w stanie pomóc, ale co można było zrobić? Sam kilka razy zawoziłem go na terapię. Jednak po kilku dniach wypisywał się na własne życzenie. Nie jest ubezwłasnowolniony. Bardzo wiele osób chciało mu pomóc, tylko że on musi dostać wędkę, a nie rybę. No, dzieci wszystkie by wędki dawały. Pamiętajcie, dzieci nasze są chciwe. Wciąż żyje przeszłością, dlatego ciągnie go do Łodzi. Właściwie nie mamy kontaktu. Wiem, że był tam w ośrodku uzależnień. Wytrzymał całe leczenie. Chciałem mu pomóc wynająć tu pod Warszawą. Chciałem, ale nie wynająłem. Mieszkanie. Ale on chce tam zostać. Mieszka u znajomych. Przed rokiem pański konflikt z ojcem był głośnym tematem w mediach. Jak się pan czuł, gdy czytał w gazetach jego oskarżenia pod swoim adresem? I odpowiedź Macieja. Sądził, że idąc do dziennikarzy, zaszantażuje mnie, że się przestraszę. Mieszkał z babcią, żył z jej emerytury. Dość często do niej przyjeżdżałem sprawdzić, jak się czuje. Załatwiłem ojcu pracę, jedną, drugą. On za każdym razem rezygnował, znajdując wymówki, że musi się zajmować matką. Kiedyś przyjechałem, ojca nie było. Zadzwoniłem do niego, stwierdził, że musiał wybrać się do Łodzi. Słyszałem, że jedzie samochodem, a przecież nie miał auta. Okazało się, że zamówił taksówkę. Zastanawiałem się, skąd miał pieniądze. Babcia zaczęła mówić, że jej mieszkanie ma być sprzedane. Przeszukałem dokumenty. Okazało się, że ojciec wystawił je na sprzedaż. 50-metrowy lokal świetnej lokalizacji w Pruszkowie. Tak jakby w Pruszkowie mogła być jakakolwiek lokalizacja świetna. Poszedł ten lokal za 150 tysięcy złotych. Pojechałem z babcią do banku. Zablokowaliśmy konto, żeby ojciec nie miał dostępu do pieniędzy, bo kiedy ma kasę, traci głowę. Słyszałem, że od razu wybrał się do salonu samochodowego. W jeden dzień wydał 30 tysięcy, ale zaszalał 30 tysięcy. Co na to pana rodzeństwo? Każdy postawił na ojcu krzyżyk. Najważniejsze, że udało się wyprowadzić od niego babcię. Była w strasznym stanie, odwodniona, przyjechało pogotowie. Ledwie ją uratowali. Brakuje panu ojca? Bardziej dziadka dla chłopców. Gdy widzę normalną rodzinę, jak dziadkowie spacerują z nogami, to myślę, że moi synowie dużo tracą. No i tak dalej. Macie jeszcze przez trzy strony tak daje na tego ojca. Ja wam tylko coś powiem, bo akurat tak się składa, że Staśka Terleckiego to znam na wylot i bardzo długo. I oczywiście również miałem takie sytuacje, że czasem zadzwonił wieczorem i mówił trzy po trzy, tak jakby był po narkotykach. Ale czy po narkotykach, czy po lekach, wszystko jedno. Nie jest to zabronione jeszcze ani ten. Używanie leków psychotropowych, nawet niektórzy lekarze na to recepty wypisują, tak? Bo to pomaga uspokoić się, na przykład. Albo że się wolniej mówi, to jest inna sprawa. Ale do czego zmierzam? Otóż ten ojciec całe życie poświęcił dla rodziny. On tych dzieci to zrobił 5. Poświęcił dla rodziny, jeździł dla niej po całym świecie, zbierał pieniądze. Tych synów, mówiąc szczerze, nosił na rękach, byleby tylko wychować z nich piłkarzy. Tak zresztą jak jego wychował własny tata, ucząc go piłki, żonglerki, wszystkiego właściwie od podstaw. Ten Staszek obijał się po całym świecie, wszystkie pieniądze podkładał, kupił przepiękny dom w Podkowie. W tym domu niczego nie brakowało, był kort tenisowy, dzieci mówiły po angielsku, kończyły dobre szkoły, niektóre nawet w Stanach. I naprawdę niczego nie brakowało. Temu młodszemu to zrobił nawet boisko piłkarskie, żeby on się tylko mógł szkolić. Był codziennie, jak nie z jednym, jak nie z Maćkiem, to ze Stasiem juniorem na treningach. Poświęcił naprawdę całą swoją życiową charówkę. A jak na sam koniec przyszło,
że chciał wypić parę piwek dziennie, to te dzieci się od niego odwróciły. Jest to bardzo, bardzo przykład negatywny, jak krótka jest wdzięczność. Właściwie nie istnieje takie pojęcie wdzięczność, bo nawet jeżeli ten ojciec jest chory, słaby, no to nie należy się w ogóle, po pierwsze, nie należy się tym przejmować, bo każdego to czeka. Na przykład Alzheimer. No to jest naturalna kolej rzeczy, że człowiek nagle ma chyzia i co zrobić? No zabić nie można. No i trzeba się takim człowiekiem opiekować. Na pewno nie wypada, to muszę powiedzieć ze smutkiem, Macieju, że nie wypada z tym chodzić do gazet, dlatego że to jest po prostu tak jakby troszeczkę kalanie własnego gniazda. No ale nie chcę ci mówić o Norwidzie, swoim datą na pewno o Norwidzie mógłbym porozmawiać. Ja pamiętam tylko, że Stasiek jeszcze uczył was wszystkich kultury. On jako jeden z nielicznych piłkarzy skończył wyższe studia i to studia poważne, nie AWF, nie fikołki, tylko historię na uniwersytecie. I naprawdę ten Stasiek nie był głupim człowiekiem. Ja go poznałem w chwilach wspaniałych i jak grał fantastycznie i z jego mądrości życiowych, na przykład taka mądrość, jak się zorientowałem, że nie umiem trafić w bramkę, to przestałem wbiegać w pole karne. Pamiętajmy, był to najlepszy lewoskrzydłowy świata, który nieszczęśliwie złamał nogę, nie pojechał na mundial, być może jego zabrakło w Argentynie, a bylibyśmy mistrzami. To jest facet, który grał w kosmosie Nowy Jork, w tym samym kosmosie, który przytulił Pelego, Beckenbauera i naprawdę nie byle kogo. Stasiek to pięknie opisywał w książce swojej, zdaje się, Pele, Kosmos i ja, coś takiego, taki był chyba tytuł. I ta książka się ukazywała w odcinkach w Przeglądzie Sportowym. I potem w pewnym momencie Stasiek zaczął pisać o Bońku, i w publikację tej książki wstrzymano. Pisywał to Rafał Nachorny, zresztą bardzo, bardzo fajnie. I wyobraźcie sobie, wstrzymano. Stasiek miał straszny żal do Bońka, że to Boniek zadzwonił powiedzmy do Kołtonia i powiedział: Rowan, tego weź to przestań drukować czy coś. Boniek mógł tak powiedzieć, bo on czasem porywczy w takich szybkich osądach, no ale ta gazeta moim zdaniem dużo straciła wówczas, bo była ta książka pełna życia. Oczywiście pełna też przechwałek, pełna jakiegoś takiego nie tyle samouwielbienia, tylko takiego dowartościowywania się, ale ja widziałem, jak Stasiek żyje, widziałem, jaki ma gest, widziałem, ile ma kasy i jeden popełnił tylko błąd. Myślał, że jak będzie miał piątkę dzieci, to jedno mu poda szklankę wody, chociaż jedno. Okazuje się, że nie poda żadne i tyle. No i jeszcze w gazecie, jeżeli czyta, bo moim zdaniem nie czyta, ale jeżeli czyta, to jeszcze się dowie, że jest po prostu straszny. Ojciec by chciał okraść babcię. No, umówmy się, że wszystko w tej rodzinie, co było, to wszystko kupił Stasiek za swoje pieniądze, które wydreptał na boiskach. Ale mówię, no Iza napisała dobry artykuł, no bo jeżeli ktoś chce taki artykuł dać do gazety, trzeba sytuację wykorzystać, zwłaszcza, że ona poluje na takie okazje, takie no klasycznie nadające się do reportażu, natomiast pytanie, czy Maciej powinien taki tekst pozwolić stworzyć. Dobra, słuchajcie, piłkę nożną szybciutko jeszcze przelecę, bo żeśmy doszli do tego, do półmetka. Subiektywny przegląd tygodnia, bardzo lubię czytać. Ten to chyba Zbyszek Mucha, tak, bo MPU jest podpisane, jak Manchester United. I jest coś takiego, na przykład o Platinim, że chce, żeby sędziowie mieli nie tylko żółte i czerwone kartki, ale także białe. Czyli generalnie kartoniki o mniejszej mocy, rażenia oznaczające czasowe, kilkuminutowe wykluczenia. Ponieważ sędziowie noszą już pojemniki ze sprayem, to wygląda na to, że przydałyby im się również jakieś większe torby. No i tak dalej, i tak dalej. Na przykład, co to jest? O, tu jest dobre. Taka kolejna notka. Przeprosiłem go za to, czyli Nawałkę, że przyjeżdżam na zgrupowanie, dostaję szansę, a cały czas coś mi się dzieje. Jestem zły na siebie z tego powodu. Staram się, by tak nie było, ale zawsze dopada mi jakiś pech. To tak jak Szwajka, dobrego wojaka. Trener Nawałka jednak o tym wie. Ma do mnie zaufanie. Wierzę, że w końcu z tego wyjdę i zasłużę na miejsce w kadrze. To Karolinety. Naprawdę żal nam Lechity. Jak ktoś ma pecha w życiu, to nawet gdy wstaje, by zatańczyć, orkiestra akurat idzie do toalety. Dobra, słuchajcie, jeszcze tu jest przed tego.
Jak zwykle jest to bardzo śmiesznie, no ale przecież piłkę możecie sobie kupić. Dużo typowania na Ligę Mistrzów, ale oczywiście zgadywania, więc nie będę się tym zajmował. Natomiast dobra rozmowa z Andrzejem Grajewskim, którego serdecznie pozdrawiam, bo parę razy w życiu mi pomógł. Ja również i jemu. W każdym razie on fajnym takim językiem jakieś mówi, bo na przykład, że jak już on dostanie tę koronę Kielce, to pójdą pełnym kurzem. Nie wiem, co to znaczy pełnym kurzem. Albo na przykład jest pytanie o Marcina Brosza, czy się mieści w pańskiej koncepcji. To on mówi, że to człowiek, który bardzo sobie ceni swój job. No bardzo, bardzo śmieszne, ale o Franciszku Smudzie. Kiedyś widzę, wie, na dzień dobry sięgnął pan po Franciszka Smudę i Grajek mówi tak. I teraz też konsultowałem taką możliwość. Tyle, że słyszałem, że Franek już nie słyszy i nie widzi, ale nie będę tego sprawdzał. A mówiąc zupełnie poważnie, szybciej Wisła popłynie do Baraniej Góry, niż zawodowe drogi jeszcze kiedykolwiek się zajdą. Słuchajcie, to chodzi o to, że Andreasa, a Grajka, jak zatrzymała policja, jego zakluczyła w areszcie za sprawy jeszcze Widzewa, a finansowe, więc to można powiedzieć taki typowy problem polskiego biznesmena. Najpierw zamykają, potem wypuszczają, ale zapominają przeprosić i odszkodowanie dać. No więc jak go zamknęli, no strasznie się Andrzej starał, żeby znani ludzie napisali za niego poręczenie, że on może odpowiadać w tej sprawie tam Widzewa, jakiejś tam wierzytelności, ale z wolnej stopy. I to jest chyba całkiem naturalne, bo nikogo nie zamordował, nigdzie nie chciał uciekać. No i wówczas Franek Smuda, ten człowiek, któremu Grajewski dał zarobić na Mercedesa, na mieszkanie, na dom, właściwie stworzył z niego człowieka, nauczył używać noża i widelca, to ten człowiek powiedział, że mu tego nie napisze, tego poręczenia. Dla Grajka był to strasznie bolesny cios, przykry, wiem, bo mi o tym mówił. Ja Grajkowi napisałem takie poręczenie, zresztą nie tylko jemu. Kiedyś napisałem też poręczenie Grzesiowi Gilewskiemu, sędziemu piłkarskiemu. Bo nie uważam, by ludzie musieli siedzieć, żeby jakąś sprawę wyjaśnić. Można to zrobić, stawiając się po prostu przed oblicze sądu, czy na wezwania policji lub prokuratury. Na tym polega coś takiego, żeby ludzi nie ładować do celi, ale wiadomo, jak jest pod celą, no trafia się w różne towarzystwo, w różne środowisko i bardzo często jest to kara dotkliwa, dodatkowa, a potem jak ten człowiek wyjdzie, to cóż z tego, że się go przeprosi, nawet jeżeli mu się zapłaci odszkodowanie, cóż z tego, skoro ten człowiek ma już trochę zwichrowany życiorys, ale to tylko wyjaśnienia w sprawie Smudy, że zachował się wówczas po prostu podle, bo Grajewskiemu zawdzięczał wszystko. No i dobrze, no i tutaj jest jeszcze bardzo fajny fragment. Był pan na meczu Niemcy-Polska we Frankfurcie. Jakie przywiózł pan wrażenia? Andrzej, dostałem zaproszenie z DFB, więc byłem zobligowany, żeby jako obywatel obu krajów zaśpiewać obydwa hymny, ale kibicowałem oczywiście reprezentacji Polski. Kiedy usłyszałem, Polacy, nic się nie stało, o mało nie zwymiotowałem. Wiem, że nasz zespół był w kraju chwalonym po porażce, ale nie oszukujmy się. Niemcy byli lepsi o lata świetlne. Gdyby tylko chcieli, mogli strzelić 5-6 goli. 3-1 to najniższy wymiar kary. Dlatego nie ma sensu, abyśmy porównywali się do mistrzów świata. Mecz we Frankfurcie był zresztą łatwy dla naszego zespołu i niespecjalnie istotny. Te ważne i trudne spotkania czekają zespół na Wałki w październiku. To będzie egzamin dojrzałości. No, sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie z tym, jak to wyjdzie z wyjdzie z tą koroną, bo to tam jest kontrahentów kilku. I oczywiście, jeżeli byłby Andrzej, to faktycznie byłoby wesoło i Andrzej, wydaje mi się, potrafi wycisnąć z piłkarzy jak maksymalne zaangażowanie. Ale nie wiem, jak on teraz ze zdrówkiem, bo to wie, on jest taki trochę mojej postury, więc to tak. Słuchajcie, a w nagrodę kapusta od kierownika, rozmówka z kapustką, z Bartoszem z Krakowi. No i w sumie to jest jedyne ciekawe, co ja tu znalazłem. No ale to młody chłopak, to on jeszcze tak nie umie mówić ciekawie. Natomiast dlaczego on wolał do Krakowi jak do Wisły Kraków? Zresztą nie chciał też do Legii, w której był, jak 15 lat miał, więc z juniorami pojechał na jeden turniej Legii, ale potem nie chciał, bo
Zdawałem sobie jednak sprawę, o ile wydłuży się moja droga do seniorskiej piłki, jeśli przejdę na łazienkowską. Zrezygnowałem. Patrzcie, jak fajnie, piłkarze rezygnują z Legii. Młodzi nawet, dzieci. No i słuchajcie, i potem też nie chciał iść do Wisły, tylko wolał Krakowie, chociaż wiadomo, że Krakowia słabsza. I tak, pytanie, ze względu na trwającą od ponad 20 lat sztamę między fanami Tarnowi, bo on stamtąd, i Krakowi, i odpowiedź. Kierowałem się głównie możliwością sportowego rozwoju. Czułem, że przy Kałuży taką szansę otrzymam. To zresztą naturalna droga dla większości chłopaków kopiących piłkę w Tarnowi. Te same biało-czerwone pasiaki, z reguły również sympatie kibicowskie. Śledziliśmy starszych od siebie, którzy wcześniej przebijali się w pasach, między innymi Matiego Klicha, i też tak chcieliśmy. Bardzo fajnie. Patrz, jeden piłkarz, jednemu się uda i od razu jest tą inspiracją. Chociaż jeszcze młodzi nie wiedzą, cóż to inspiracja, ale jest to inspiracją dla następnego pokolenia, kilka lat młodszych, że można. Tylko dlatego oni zaczynają w to wierzyć, że jednemu się udało. Jakie to jest wszystko piękne i zabawne. Potem sobie lecimy rzeczy dużo, które są. Słuchajcie, Douglas Costa, ja nawet nie sądziłem, że on ma tylko 170 cm i waży tylko 65 kg. To jest kucherku. Dlatego on ma taki system, teraz ostatnio go wypróbował, że on atakuje obrońcę, się przewraca i są te, teraz karnego na zwycięskiego gola zamienił w ten sposób. No dobra, więc ten bardzo fajny fragment, słuchajcie, kapitalny nawet, z książki Futbol Obnażony. Oni tu reklamują tę książkę. Przy okazji pamiętajcie, możecie moją zamówić. Własny charakter pisma na weszło. Natomiast w tym Futbolu Obnażonym jest fragment o Polu Gascoigne, który jeden koleś tego piłkarza grał z Polem Gascoignem w Rangersach, no i opisuje różnego rodzaju dowcipy Gazy. Między innymi Gaza jechali do hotelu i zawsze oddawał samochód fizjoterapeucie, żeby odprowadził go do domu. No i ten fizjoterapeuta wziął kluczyki, pojechał, a w tym czasie Gaza przy wszystkich kumplach w autokarze, bo już zamiast samochodami, to spod klubu autokarem do hotelu jechali. Dzwoni, tak, policja, przed chwilą ten, ukradziono mi samochód, taka i taka rejestracja, nie, czy coś tam, nie, bardzo proszę o pomoc, Paul Gascoigne. No to tam oczywiście policja na nogi, za 5 minut telefon do tego autokaru, do Gazy, pani Gascoigne, pański samochód zatrzymaliśmy, autostrada M8 i tego, facet zatrzymany, nie, ale mówi, że jest waszym klubowym fizjoterapeutą i na pańskie życzenie ten samochód odwozi. Na co Gaza też przy ludziach na głośno mówiące zrobił. Mówi, nie, nie, fizjoterapeuta siedzi z nami w autobusie. Ten człowiek się podszywa pod niego. Proszę tego, proszę go aresztować. Na co policja, oczywiście tak jest, panie Gascoigne, zostanie aresztowany. No i jeszcze z 5 minut i dzwoni tamten i płacze przez telefon. Gaza, zlituj się, już odpuść, bo już naprawdę już mnie skuli, już mnie chcą tego. No i Gaza mówi, tak, przepraszam was z tego, to zrobiłem taką hecę, żeby tu chłopaki się mieli przed meczem, jak, z czego pośmiać. No więc takie ten Gaza miał zabawne historie. Szkoccy policjanci na szczęście poczucie humoru mają i potraktowali to jako niezłą zabawę. Dzisiaj w Polsce, przepraszam, chciałem powiedzieć, dzisiaj w Polsce przy obecnej władzy Gaza zostałby oskarżony i skazany za złożenie fałszywego zgłoszenia. No i by dostał 2 lata zawieszenia. No tak to jest. No, są różnego rodzaju obyczaje. Słuchajcie, no i teraz tak. A teraz mamy tak, zdjęcie tygodnia. No to jest Benteke przed Roteczką Wali. I to ja pana wczoraj o tym Gilerme mówiłem. I że ten gol Benteke będzie... Być może kandydował do gola sezonu w Anglii. Ja myślę, że jeszcze będzie kilka piękniejszych, jak nie kilkadziesiąt, ale tak sobie pomyślałem, że w takim razie Gilerme mógłby co tydzień mieć gola sezonu, a nie będzie miał nigdy. No, tak to już jest. Ale słuchajcie, co to jest? Czeski film, dobry tytuł. David Limberski, reprezentant Czech, który awansował już do Mistrzostw Europy, do finału we Francji. Wyobraźcie sobie ten z radości. Przyładował Bentleyem, patrzcie, to się powodzi w Czechach, zawodnikom Wiktorii Pilsno. Przyładował Bentleyem w mur w Pradze. Trzeźwy nie był, bo wydmuchał 1,5 promila.
Nie miał też szczęścia, ponieważ rozbił luksusowe auto na oczach policjantów, którzy akurat patrolowali okolice zdarzenia. A sprytny piłkarz próbował odśmiechnąć z miejsca wypadku, ale został złapany. Pewnie w dodatku zerżył stróżów prawa i wygrażał im problemami. Znaczy wygrażał, groził im tego problemami. W każdym razie, zobaczcie, kraje różne, kultury różne, a zachowanie piłkarzy wszędzie jednakowe. I słuchajcie, bardzo błyskotliwe, o, ale to zostawię sobie na koniec, jest jedna bardzo błyskotliwa rzecz. Natomiast patrzcie, ostatnia okładka, zobaczcie, jak można zainspirować mnie do myślenia. Nie tylko mnie, bo to i Karola zainspirowało, mianowicie Fabregas, hiszpański reżyser. No i tak, no i jest król asyst poprzedniego, tytuł jest taki, król asyst poprzedniego sezonu w Premier League. Jeden z autorów tytułu mistrzostwa Chelsea Londyn oraz podpora reprezentacji Hiszpanii. Ta reprezentacja lideruje w grupie. No więc tak, słuchajcie, więc on jest do Chelsea poszedł. Wszystkie kwoty transferów Fabregasa wynoszą, słuchajcie, już 70 milionów euro. Wszystkie ten, wygrał Ligę Mistrzów, tam wygrał tego, nie, wystąpił w finale Ligi Mistrzów, ale przegrali z Barceloną. Dobra, no więc tak, mistrz Anglii, Puchar Ligi, mistrz Hiszpanii, Super Puchar Hiszpanii, mistrz Europy, Puchar Hiszpanii, klubowe mistrzostwo świata, Super Puchar Europy, mistrz świata, Puchar Anglii, dalsza wspólnota, no po prostu 10 lat sukcesów tyle, że mnóstwo. 5 ostatnich sezonów, 61 asyst w ligach europejskich, teraz patrzcie, te asysty tylko. Arsenal przed lat 5. 11, potem Barcelona 8, potem Barcelona 11, potem Barcelona 13 asyst, potem Chelsea 18 asyst. A w tym roku taka ciekawa cyfra, 2015-2016 Chelsea Londyn 0. No i wyobraźcie sobie, Karol mnie tu zaskoczył, przychodzi w poniedziałek i mówi tak, i mówi, a i 250 tysięcy euro tygodniowo dostaje od Abramowicza ten. Na transfer Markt jest na 50 milionów wyceniony teraz. Przyszedł Karol i mówi tak, Paweł Wyszek miał ten w ostatnim meczu Chelsea, bo nie dostali łomot. Jakie miał statystyki Fabregas? Ja mówię, no nie wiem. Wiem tylko, że przegrali. A on mówi tak, asyst 0, goli 0, przechwytów 0. Pojedynków 1 na 1 0 i strzałów 0. Pojedynków 1 na 1 0, strzałów 0. Wygranych pojedynków główkowych 0. No więc było to kapitalne, bo było tych kategorii kilka, tam z 5-6 i wszędzie było 0. I patrzcie, ja 50 milionów, jak było, tak było. No ja tylko myślę, że Fabregas chyba się jakoś jednak w końcu ocknie. Tak jak całe Chelsea, w którym trener nie traci José, nie traci, jak to mówi, wigoru swojego charakterystycznego. Zresztą w Lidze Mistrzów bardzo ładnie teraz wygrali pierwszy meczek, walnęli to Maccabi straszliwie, a tam na Maccabi to było nawet nie 10 do 1, tylko 20 do 1. No to walnęli ich czwóreczką, no ale muszę wam przeczytać złote usta, bo Mourinho to zawsze ma dobre złote usta. Więc powiedział tak, oto nie po meczu z Maccabi, tylko po meczach ligowych. Posłuchaj, Karol, bo to jest fajne. To tak wiele osób wybitnych tak ma coś takiego, że może taką kwestię wygłosić. W niektórych sytuacjach życiowych. Wiem, że wiele osób jest szczęśliwe, że w końcu po tylu latach widzą mnie w takiej sytuacji. No więc cieszcie się. O, bardzo ładne, bardzo ładne, bardzo mądre. Cieszcie się. A wiecie, że cieszcie się, a Mourinho i tak zostanie wybitny i wielki.